Witam wszystkich na lekcji o physical base rendering, czyli tak zwanym PBR. Jest to lekcja, że tak powiem, wstęp do dalszych lekcji, dlatego że nie jesteśmy w stanie zrobić dobrej sceny bez zrozumienia jak physical base rendering działa. Aby nie trzymać was w niepewności, pokazujemy ptaka i jedziemy z lekcją. Postaram się, żeby ten tutorial, ta lekcja była jak najbardziej zrozumiała, dlatego pewne rzeczy będę mówił może niezbyt precyzyjnie pod względem fizycznym, czy nawet e, samym Physical Based Rendering, ale bardziej chciałbym to skierować w stronę, jak to się mówi, na chłopski rozum, dlaczego, że część z Was tak naprawdę Physical Based Rendering mocno uderza w grafików głównie, którzy tworzą materiały, tekstury itd., itd. I oni niekoniecznie muszą być fizykami. Oczywiście będę też poruszał troszkę bardziej skomplikowane tematy, ale to myślę, że będzie OK. Zacznijmy od tego, po co w ogóle ten Physical Base Rendering? Wyobraźmy sobie taką sytuację, jak to było w grach wiele lat temu, zanim Physical Based Rendering powstał, że aby stworzyć jakieś dobre odwzorowanie mm, materiału, potrzeba było odwzorować jego własności w programie graficznym. Czyli wszystkie refleksy, jak się mać światło odbijać i tak dalej i tak dalej. Było odwzorowane w programie graficznym. Do tego dochodziła może jeszcze normal mapa, która dawała takie charakterystyczne górki. Wszyscy chyba wiecie co to jest normal mapa. Nie będę tych rzeczy tłumaczył, bo są to wręcz oczywiste i mówiłem o tym wcześniej. I tak wyglądało. Były tam materiały typu bodajże Bumped diffuse i diffuse, gdzie przekazywał się tylko jedną mapę i ta jedna mapa miała załatwić, że tak powiem w cudzysłowie, wszystkie własności fizyczne danego materiału. Idealnym przykładem mogła być tu tak zwana beczka, czyli hello world dla grafików, gdzie robiłeś beczkę, no i beczka to zazwyczaj jest po prostu cylinder. Były kiedyś po prostu tylko cylindry. No teraz wiadomo, że każdy jeszcze dodaje różne bariery. Ale był po prostu to cylinder. No i tekstura z, y, po anwrapie, czyli anwrapie y, też będę mówił, mam nadzieję, na innej lekcji, y, była nakładana na tą beczkę, czyli po prostu jakbyśmy okleili naklejką y, tą beczkę. No i w tym momencie y, cały nasz materiał był, że tak powiem, opierał się na tym, jak sobie ładnie narysowaliśmy w Photoshopie, i innym programie graficznym. No i to był problem. Dlaczego? Wyobraźcie sobie, jaką pracę musiał poświęcić grafik, by materiał był jak najbardziej zbliżony do rzeczywistego. Było to wręcz niewykonalne. No i gry były, jakie były. No, swoją drogą też karty graficzne były, jakie były, w związku z tym nie mogły przyjmować zbyt dużej ilości map i tak dalej. No i pewnego dnia y, ktoś padł na świetny pomysł, żeby spróbować zasymulować y, prawdziwe oddziaływanie światła na materiał, czyli tak jak wygląda to w naszej rzeczywistości, tak, aby ta rzeczywistość została jak najbardziej zbliżona do, um, do, 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 do gier, silniki, silników gier, światów w grach i tak dalej, i tak dalej. Dlatego yy, Wszelkie te symulacje physical based rendering mają nas zbliżyć do wręcz fotorealistycznych w czasie rzeczywistym efektów. Dlatego yy, do tego Niestety nie wystarczy po prostu jedna mapka. Chociaż z drugiej strony nawet nie potrzeba mapki. Potrzebujemy tak opisać nasz materiał, aby jak światło na niego pada z różnych źródeł, oczywiście będę to pokazywał, stawał się on bardziej zbliżony do jego faktycznych w świecie realnym fizycznych właściwości. Mam nadzieję, że. Rozumiecie to i że to jest wszystko jasne. innymi słowy PBR to jest po prostu wyjścia naprzeciw potrzebom stworzenia prostego w miarę workflow dla materiałów fizycznych. Właściwie każdych materiałów, jakie widzicie w grze. Czy to będzie płotek, to jest po prostu drewno, to drewno ma jakieś właściwości. Czy to jest kamień, kamień ma w sobie właściwości. Jest jakiegoś typu, jest jakoś ociosany i tak dalej, tak dalej. No i żeby to zrobić, tu niestety jest jedyna szansa, żeby to zrobić naprawdę dobrze, to jest właśnie Physical Based Rendering. Dobra, poznajmy jego podstawy teraz. Oczywiście nie przekażę Wam całkowitej wiedzy na ten temat, bo to by trwał ten tutorial niesamowicie długo, ale zapraszam Was na stronę Algorytmika. Zresztą niesamowitej firmy, która wypuściła dwa najlepsze programy według mnie Ever, jeżeli chodzi o robienie tekstur, czyli Substance Painter i Substance Designer. Ale o tym może kiedyś. Mamy tu guide na temat PBR. Ja sobie go otworzyłem i zacznijmy od prostego twierdzenia. Ups, może troszkę za dużo. Text 300. Dobrze. Najważniejsze twierdzenie. Wyobraźmy sobie, że mamy idealnie czyste powietrze. Idealne czyste środowisko, może tak będzie łatwiej. Mamy idealnie czysty materiał, idealnie metal jest w, w mm, idealnie gładki. Mówimy to o fizycznych niemożliwościach. Więc prosta zasada: kąt odbicia równa się kątowi padania. To jest podstawowe prawo, czyli jak światło pada pod jakimś kątem, pod takim samym kątem jak padło względem tak zwanego normala, czyli tego powierzchni musi się odbić, czyli ten kąt będzie równy temu kątowi. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że przechodząc dalej, zobaczycie, że zmiany tych kątów, zmiany, yy, pochłanianie światła, czyli część tej wiązki wejdzie głębiej i tylko część wyjdzie, ma wręcz elementarne znaczenie do tego, jak działa materiał. No, więc gdy mamy taką sytuację, będziemy mieli idealnie w Wypolerowany metal. Meta, dlaczego metal? To się później dowiecie. I będziecie mieli idealne warunki. To tak teoretycznie będzie wyglądał ten wykres. I teraz dalej będziemy kombinować. Co się stanie, gdy powierzchnia pochłonie część światła? Co się stanie, gdy pochłonie tylko zakres światła? Bo jak wiecie, wiązka światła o, nie jest po prostu jednolitym kolorem, bo teraz mówimy już o kolorach, ale jest jakąś paletą powiedzmy, jak widzicie, tęczę i tylko część tych materiałów jest pochłaniana, ale. przepraszam, kolorów, nie materiałów, jest pochłaniana. Ale tak jak mówiłem, dalej będziemy kombinować z tym. Będziemy szli wzdłuż tego podręcznika, ale tak bardzo szybciutko. Później tylko pokażę przykłady, bo tak jak mówiłem, za długo by to trwało. No dobrze, ja sobie to dostosuję, może jakąś wielkość. O, tak będzie lepiej. No dobra, lećmy dalej. Zacznijmy od... Tego jak światło później trafia i jak jest absorbowane przez, e, przez materiał. Generalnie to jest bardziej zaawansowany temat, ale spójrzmy na, 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 tu, na, na tego ufiaka. Jak widzicie, część. Mm, powiedzmy, mamy taką sytuację, e, że jest piękny poranek. Poranki są zazwyczaj piękne, e, słoneczko i tak dalej. No, i e, patrzycie czasami na człowieka, i widzicie, że jego ucho, jakby jest rozświetlone od wewnątrz. Podobna sytuacja jest w tu. Szczególnie widać, e, widać że tu jest skierowane, że, e, które wskazuje, że te jego czułki, jakby przepuszczają jednak światło w jakimś tam stopniu. To jest jakby taka pierwsza rzecz, w którą się możecie spotkać. Czyli jak dużo światła zostanie pochłonięte przez materiał. To, jak widzicie, nazywa się absorpcją i scatteringiem. Czyli jak jest coś przeźroczyste... Na razie trzymajmy się przeźroczyste, bo za bardzo zamieszamy. W tym momencie, jeżeli światło przelatuje przez jakiś materiał, jak wiemy, większość tych naszych materiałów, których my stosujemy, to jednak są takie, które w jakimś stopniu, większym lub mniejszym, odbijają to światło. Więc nie następuje sytuacja, tylko chcę, żebyście byli świadomi, że jest to jakby taki pierwszy element, jak bardzo światło penetruje ten materiał, czyli jak głęboko wchodzi w niego. I w tym momencie dochodzi do takich sytuacji, jak widać w tym miejscu. E, że y, światło przechodzi wręcz na wylot, i w tym momencie mamy materiały, które. Poz, nie wiem, jak bursztyn. Więc już mamy pierwszą właściwość, jakbyśmy robili bursztyn. Czyli mamy materiał, na razie nie, myślimy o kolorze, na razie myślimy o tym, jak przepuścić przez niego światło. Puszczamy światło, patrzymy i widzimy, że on część pochłoną, część e, przepuszcza i wygląda, jakby świecił. Oczywiście wiadomo, że nie świeci. Dobra, żeby nie przedłużając, mamy tu y, sytuację, y, podwójną sytuację, jak widzimy tu mamy y, tak zwaną thickness map, czyli mapę y, a, jak to powiedzieć po polsku? Y, nie gęstości, a y, grubości? Powiedzmy grubość skóry? O, to będzie dobre, dobre, dobre porównanie. I w tym momencie, jak widzicie, i bardziej coś białe, tym jest grubsze, tym mniej światło przechodzi, im coś bardziej czarne, tym a jest y, większe, y, jest jakby w, y, mniejsza ta skóra i światło przechodzi. Dobra, koniec na ten temat, dlatego, że musimy się posuwać dalej. No dobra, to dalej mamy. Diffuse and specular. Tak, to jest podstawa, którą y, już widzieliście niejednokrotnie w Unity, y, y, dlatego, że może jeszcze jedna rzecz wyjaśnię. Teoretycznie PBR będzie dotyczył każdego silnika, jaki spotkacie, który ma możliwość obsługi PBR, czyli chyba w każdym. Ale będziemy się skupiać na Unity, które troszkę może niepotrzebnie zamotało PBR. Mianowicie zamieniło mapy Roughness i specular na, 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 Roughness na Smoothness, ale do tego wrócimy. Mamy teraz dwie rzeczy. Specular to jest jak yy, możecie to sobie przeczytać. Jest to, jak bardzo y, powierzchnia y, odbija światło. Czyli ten wykres, który mieliśmy u góry, y, pokazywał nam 100% odbicia światło. Specular to jest nic innego, jak bardzo to światło jest odbijane, mniej lub bardziej. Ciekawostką jest taką, że jak zrobiono jakieś badania, już nie pamiętam, gdzie to oglądałem albo czytałem, bynajmniej było na temat y, robiono badania, jak się zachowują materiały na potrzeby gier, oczywiście. Jak się na nie puści wiązkę światła, okazało się, że to są dwa tylko typy materiałów. Tak, tylko dwa. Nie, słyszy, nie słyszycie źle. Metale i niemetale. Metale mają szerszy zakres refleksyjności, czyli tego spekular, od niemetali. Niemetalem, mówimy tu plastik, węgiel i tak dalej, i tak dalej. I w tych dwóch współczynnikach, przesuwając ten spekular, możecie od razu Określić, czy coś jest metalem, czy nie. Czyli przesuwając jeden tylko suwak, zobaczycie od razu zmiany właściwości fizycznych. No dobrze, skoro mamy jakąś powierzchnię, która jest idealnie płaska, to co się stanie, jeżeli zaczniemy ją zaburzać i ona się przestaje być płaska? To jest roughness. To jest tak jak mówiłem, PBR składa się z kanałów, i to jest jeden z kanałów. Jest to roughness. Roughness to jest, opisuje nam, jak bardzo dany kanał wpływa na odbicie światła, czyli zmianę kąta. Tak jak, skoro wiemy, że kąt, padania, kąt odbicia równa się kątowi padania, to rafnes zaburza to odbicie. Wszystko jasne. Jak mówię, na razie czysto teoretycznie, później będziemy to pokazywać. No dlatego musimy teraz przejść do diffuse. Co to jest ten diffuse? Zresztą, jak możecie tu przeczytać, diffuse to jest nic innego jak światło, które zostało odbite. Wiadomo, że teraz już wiemy, że światło może być odbite w różny sposób, dlatego przybliżę o to, bo to jest ważne. Jak widzicie, e, pada światło, pada promień i zaczyna się e, rozpraszać i odbijać. Dzięki temu rozproszeniu będziemy widzieć kolory itd., ale to już nieważne. I w tym momencie mamy tu drugą kuleczkę. Nie mogę przesunąć, bo kursor mi znika w momencie, gdy przybliżam. Macie drugą kuleczkę, w której rafnes, czyli jej chropowatość powierzchni, jest większa. Jak widać na drugim e, e, rysunku, światło jest częściowo pochłaniane, a odbijane promienie zaczynają się załamywać. Czyli łamie się to, e, nie łamie tyle prawo, co e, inne czynniki zaczynają wpływać na ten proste twierdzenie o kątach odbicia i, 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 i padania. I tu właśnie tkwi właśnie sekret w, również w mm, zrobieniu czegoś błyszczącego i czegoś niebłyszczącego. Nie wiem, zmatowiałe srebro, mm, zaśniedziałe znaczy się mm, metal, który powinien być śliczny i zaczyna kordować i tak dalej i tak dalej. To gdy już wiemy, co to jest specular, wiemy, co to jest roughness, wiemy, co to jest diffuse, czyli bardzo dużo, wiemy, co to jest transparency in translucent, czyli e, częściowa przeżyczystość i przeźroczystość, tak, tak to na razie zostawmy. No to teraz przejdźmy do kolejnych map, dlatego że PBR to jest troszkę bardziej skomplikowane niż tylko dwie mapy. I co dalej mamy? Tu zostawiam Wam na chwilę jeszcze, żebyście sobie zobaczyli, jak to wszystko wygląda, jak pada światło, jak się wszystko odbija i dlaczego tak to działa. Dobra, krótko. No dobrze, tą teorię sobie na razie pominiemy, bo będziemy ją używać w praktyce. Generalnie chodzi o to, że każda powierzchnia ma jakieś swoje, tak w dużym uproszczeniu cały czas mówię, ma swoje jakieś nierówności. Lepiej to widać tu. I w zależności od tych nierówności, światło zaczyna się bardzo dziwnie odbijać, a czasami odbijać wewnątrz tych zagłębień i, i wypadać pod dziwacznymi kątami. I dzięki temu właśnie otrzymujemy takie ładne rozproszenie światła, jak widać w tym miejscu. To światło się tak. Rozprasza i od razu dają złudzenie, że jest jakaś jakby fakturka. No to jest między innymi, za to odpowiada Rafnes i Normal, ale to będziemy pokazywać, więc wszystko będzie łatwiej zrozumieć, będziemy to pokazywać. Dobra, lecimy dalej. Mamy teraz problem z kolorami. Zastanawiacie się, jaki problem z kolorami? Sprawa jest dość prosta, a zarazem skomplikowana. Dam to na cały ekran, by zrozumieć. Mamy ludzkie oko. Ludzkie oko jest, jakie jest. Widzimy kolory, co nie jest, co nie jest jakąś powszechną rzeczą w, w życiu, znaczy w świecie zwierząt. No i w czym jest problem? Gdy my patrzymy na jakiś kolor, my możemy dosłownie dać się pociąć o to, że ten kolor to jest ten kolor. No tak, ale co to, jest ten, co to jest kolor w cudzysłowie? No to tak jak widzicie, pada światło, ma ona całą paletę kolorów, nie pada tylko jeden kolor, pada cała paleta i słońce nie jest żółte wbrew pozorom. Pada nasze jabłko, które jest teoretycznie czerwone i wszystko, całe, całe spektrum kolorów jest pochłaniane, a odbijany jest tylko kolor, który my widzimy. W związku z tym my nagle widzimy czerwony, dlatego że... Tylko część spektrum jest odbita w naszą stronę. Czyli y, widzimy, że już wpływa na, na tą powierzchnię jabłka wiele czynników. Wiemy, y, że ona będzie trochę błyszczeć, czyli ma jakieś tam smoothness. Y, wiemy, że też nie jest do końca błyszczące, tylko widać taką delikatną fakturkę, więc mamy roughness. E, jabłka nie są przecież czyste, więc odpada tu translucent i transparency. E, wiem i teraz w sumie do, dostajemy diffuse, czyli odbitą rzecz i jakiego koloru. I tu mamy kolor. I kolor odbity to będzie ten niepochłonięty. Oczywiście e, w zależności od stopnia pochłonięcia możemy dostawać całą paletę kolorów i dlatego między innymi, żeby PBR działał, potrzebujemy linear color space, czyli liniowej liniowego z zakresu kolorów, nie gamma. Przestawialiśmy to na, na tutorialach i praktycznie na każdym tutorialu początkującym to jest. A Druga sprawa, to żeby te kolory były dobrze odwzorowane potrzebujemy HDR-u, czyli High Definition, bo coś tam, nie pamiętam, zaraz sprawdzimy definicję. I w tym momencie zakres kolorów jest na tyle duży, że możemy widzieć dokładnie pełne odbicie danego koloru w... w no, widzimy ten kolor, może tak będzie prościej. Eee, tyle. To jest cała filozofia, dlaczego w ogóle mamy kolor. Mogłoby się wydawać to bardziej skomplikowane, ale niestety nie jest. Przejdźmy dalej. Zacznijmy od tego, że czasami się coś odbija w naszych materiałach. To są te takie super bajery, które się wszystkim podobają w grach. Za to odpowiada BRDF, czyli Bit Reflection Distribution Function. Bardzo ciekawa nazwa. Jak widzimy, każda powierzchnia nie każda powierzchnia możemy spowodować, że odbije nam się coś od tej powierzchni. Gdybyśmy mieli idealne światło, to to odbicie będzie idealne. Przepraszam, idealnie gładką powierzchnię, to to odbicie będzie idealne. Mówimy to czysto w teoretycznych warunkach. Oczywiście te czysto teoretyczne warunki możemy otworzyć w grze, chociaż nie, silniki ograniczają to. Ale w rzeczywistości taka sytuacja nie następuje. W momencie, gdy następuje odbicie danego, od, od, odbicie po prostu, to każda rzecz jest delikatnie rozpraszana. Nawet obraz w lustrze nie jest idealny, wbrew temu co widzimy, a nasze oko nie jest w stanie tego wyłapać. Ale znów, jak patrzymy w wypolerowaną barierkę, czasami są takie ładne, chromowane barierki, to widzimy nasze odbicie, ono jest tak rozproszone. I to jest właśnie ten efekt. Należy oczywiście pamiętać, że różne silniki różnie podchodzą do tych spraw i różnie biorą i interpretują, ale sama zasada ogólnie jest taka. Unity z tego co pamiętam, a nie dam sobie głowy obciąć, że tworzy te zwane cube mapy, czyli mapę refleksji, czyli jak się odbija, bo samo obliczanie jak się coś odbija jest strasznie kosztowne. Dlatego tworzy się reflection proby, które odpowiadają za refleksję w różnych powierzchniach. Będzie to w tutorialu, dalej będziemy szli i pokazywali jak to działa. No dobrze. Ostatnie właściwie już e, rzeczy z ładnym wzorem, a, a mianowicie energy conservation i fresnel effect. Energy conservation, jak sami możecie to sobie to przeczytać, to jest nic innego jak jak dużo światła zostało wyemitowane przez daną powierzchnię, e, odbite bądź przepuszczone. I zawsze wiadomo, że jest to mniej od ilości światła, które wpadło. To jest bardzo oczywiste, bo część została pochłonięta. W idealnym świecie, przy jakimś idealnie odbitej rzeczy, chyba byśmy nawet tego nie widzieli, bo jeżeli wszystko zostanie odbite, nie będziemy widzieć materiału, ale nie jestem do końca pewien. I to powoduje, że mamy już e, wiedzę na ten temat, w jaki sposób cały PBR działa. Czyli stara się opisać. Przejdźmy jeszcze do Fresnel. Co to jest Fresnel? Może tak będzie prościej, bo to jest właściwie ostatnia, ostatnia, że tak powiem, cegiełka teoretyczna, o której tu rozmawiamy. Jak sam widzicie, to jest samo wyjaśniające się, czyli jak bardzo spod Waszego kąta, tak staram się to na chłopski rozum ująć, w zależności od punktu, w którym stoicie, jest odbite światła, fali, whatever. Ten rysunek mniej więcej to ładnie e, pokazuje, czyli e, mamy e, praktycznie y, odbite światło F0, czyli od 2 do 2% odbicia mamy... Dla plastiku, światła, i tak dalej, przepraszam, plastiku, drewna, cegły, i tak dalej. A im bardziej, im mniej tego jest, znaczy im bardziej jest odbijane, wtedy dochodzimy do takiej sytuacji, że jest 100% odbicia. Ciężko mi to wytłumaczyć bez wzorów. Generalnie, jak sami widzicie na dole, Nigdy nie odbijamy wszystkiego świata, całego świata. Zawsze odbijamy, odbijamy tylko jakiś tam procent tego światła i, i dlatego y, um, nigdy nie będziemy widzieć idealnego odbicia w świecie materialnym tego, co chcemy. Patr czy sobie wypolerujemy kulkę metalową, y, która będzie nam załamywała to światło również, bo patrzymy pod różnym kątem. Co jest oczywiste, co innego jest, jak patrzymy na powierzchnię, bo gdybyśmy patrzyli na wodę na przykład od góry, to widzimy wszystko dokładnie idealnie, dlatego że jesteśmy względem normala, jesteśmy prostopadle do powierzchni wody, ale jak patrzymy na kulkę, to ten kąt się zmienia, oczywiste, bo to jest kulka, w związku z tym całe to odbicie zaczyna, zaczynamy inaczej przestrzegać mniej promieni wpada ze względu na odbicie. Wiem, że to wydaje się obecnie trochę dziwne, ale jak sami widzicie to na, na rysunku, inaczej widzimy tu rozproszenie, czyli widzimy, że to jest to mniej e, jakby rozciągnięte, a inaczej widzimy na boku, gdzie widzimy już coraz bardziej rozciągnięte. I to jest ten efekt. E, nie będziemy przechodzić przez to, e, dlatego że. Pff, haha. Bo, dlatego, że są niepotrzebne. Ale popatrzmy na bardzo prostą rzecz, którą będziemy pokazywać. Jak widzicie, charakterystyka, nazwijmy to w cudzysłowie na razie, koloru danego materiału opiera się na takich prostych rzeczach. Większość, y, większość y, metali jest czarna, czy ma odbicie czarne. Jedynie y, kolor czarny, tak to nazwijmy. Wiem, że teraz to się wydaje dziwne, ale o metalu, jakim jest, y, decyduje odbicie i rafne. Smoothness, Metallic, zwał jak zwał. Czyli y, nasz materiał to nie jest po prostu y, kolor. Kolor to jest tylko element składowy, ale to są głównie jego właściwości fizyczne i dopiero suma tych wszystkich map daje nam właściwy materiał. No dobrze. E, tak jak wcześniej wspomniałem, istnieją tylko dwa typy materiałów. Są to metale i niemetale. W informatyce. Ładnie tu jest to pokazane w momencie, gdy mamy rdzeń, które nie jest metalem. Wiem, to jest tlenek, ale to nie jest metal po prostu i metal. Czyli w tym momencie mamy taką sytuację, że rdzeń nie powinno odbijać, metal powinien odbijać trochę światła i to od tego właśnie zależy. Czyli dzielimy na metale i nie metale. To wiecie, dlatego. Chcę to trochę przyspieszyć, żeby nie będę tego tłumaczył, bo sami sobie możecie przeczytać tą całą dokumentację. I jak sami widzicie, ten wykres tu pokazuje, jak o, oczywiście w dużym uproszczeniu, przyjęto, że istnieje tylko pewien zakres, że tak powiem, pochłaniania kolorów itd. itd. E, który e, może być przyjęty. Dzięki temu obcięto inne zakresy materiałów, które nie istnieją. W związku z tym, e, w, składając wszystkie mapy do kupy, wychodzi nam Physical Base Rendering, czyli prawdziwe. E, pra tak, jak prawdziwie materiał powinien się zachowywać. Oczywiście jest to sporo uproszczone, ponieważ całka, która odpowiada za całe to przeliczenie jest potężna. Widziałem ją raz i przeraziłem się. Ale już całka, która jest w grach stosowana jest już mała, ładna, elegancka. Aczkolwiek no dalej to jest całka. I teraz tak. Najważniejsze rzeczy, jakie tu możecie zobaczyć, to jest po prostu. Kluczowe czynniki, jakie wpływają na physical Based rendering. Czyli pierwsza rzecz, wszyscy chyba rozumiemy, czyli tak zwana Ener energy conservation, czyli powierzchnia na, powierzchnia, na którą pada światło, nigdy nie jest jaśniejsza od światła, które na nią padło. I energy conservation jest, zajmuje się tym shaderem. Co są szadery? Będzie osobna lekcja. Co do fresnelu, tak zwany BRDF jest też obsługiwany przez Shader, jest to po prostu, jak bardzo powierzchnia jest refleksyjna, czyli jak bardzo odbija. Chyba samo wyjaśniające się, nie ma co tu się za bardzo wgłębiać. Dalej, specular. Jest to nic innego, jak intensywność kontrolowana przez BRDF, czyli roughness i glossness, czyli ee, mikro, nieś, mikro, nieś, brud powierzchni plus je, y, odbicie, no, szklanka, brudna szklanka, szklanka z odciskiem palców i tak dalej, zaraz to pokażemy. No, i e, jak wiemy, światło musi być kalkulowane w Linear Color Space. Dobrze by było, żebyście używali również HDR, bo to e, rozszerzy troszkę zakres kolorów, będzie to e, bardziej realnie wyglądało. I właściwie mamy e, wszystkie te mapy, jakie to pisujemy. E, są takie atrybuty jak Roughness, Glossness, Metallic, Height e, i wszystko to musi być e, w tak zwanym Linear Color Space. space przepraszam. Tyle gadania teoretycznego. A jak już mówiłem, przedstawić sobie cały ten dokument, warto. Ja tylko tak mniej więcej starałem się naświetlić, bo chcę przejść już do e, wreszcie do praktycznych przykładów.